Dzisiejszy odcinek z pewnością przypadnie do gustu wszystkim smakoszom, a w szczególności miłośnikom drobiu. Panie z koła gospodyń wiejskich w Dębieniu przygotują dla nas kaczkę faszerowaną na słodko. Obok niej na stole postawimy również przepyszną surówkę. Widzów o słabszych nerwach uprzedzamy. W tym odcinku w ruch pójdą noże. Dzień dobry, nazywam się Mariola Dąbrowska, jestem prezesem Stowarzyszenia Koła Gospodyń w Dębieniu. Dzisiejszego dnia będziemy przygotowywać kaczkę nadziwaną farszem na słodko. Jeśli chodzi o drób, nie wybieramy się po niego do sklepów czy marketów. Jedziemy kawałek dalej. W każdej wsi znajdzie się ktoś, kto sprzeda nam piękną sztukę. Wiadomo, najlepsza jest kaczka wiejska. My mamy już gotową kaczkę, umyta, czysta, wypaproszona. Teraz należy tę kaczkę wyfiletować. Czyli odrzynamy skrzydełka, trzeba wytrzeć skrzydełka, odrzynamy szyjkę, narzynamy w koło kości. I zaczynamy filetować. Oddzielamy kości od mięsa. Troszeczkę nam to zajmie, bo trzeba uważać, żeby nie ponacinać kaczki, bo będzie pękać przy pieczeniu. Wiadomo, najlepsze są kaczki wiejskie, bo są mają inny wygląd i smak. Jeżeli ktoś nie ma gdzie kupić, wiadomo, można gdzieś się udać na wieś. Zawsze ktoś gdzieś jakieś kaczuszki ma na sprzedanie i można kupić. No są ekologiczne, wiadomo, karmione naszym wiejskim paszą, naszą zielone dostają, mogą dostawać czlucer, pokrzywki. I są smaczniejsze mięsko jest. Już mamy wyjęto środkową część kaczki. Teraz jeszcze trzeba wyjąć kości z udek i ze skrzydełka. Tym czynnościom trzeba poświęcić sporo czasu i być przy tym bardzo ostrożnym. Nie wolno skaleczyć ani kaczki, ani siebie. Już mamy gotową kaczkę. Wyfiletowaną. Teraz trzeba to kaczkę natrzeć solą, pieprzem i majerankiem. Pieprz i sól. Jeszcze raz może majerankiem. Jeszcze. Solo. Majeranku. Można, majeranek jest bardzo dobry na trawienie. Pieprzu jeszcze. Także majeranek to jest czyste zioło. Można tego do kaczki jak najwięcej. Jeszcze wewnątrz tak samo nacieramy. Odwracamy na drugą stronę. I teraz będziemy przygotowywać farsz do kaczki. Do tego przygotowujemy 0,5 kg mielonego mięsa wieprzowego. Albo przygotowanie farszu jest tak bardzo absorbujące, albo pani go przygotowująca tak bardzo nieśmiała. W każdym razie o pomoc poprosiliśmy koleżankę. Pani Gabrysia będzie wyrabiać farsz, a ja będę mówić, co potrzeba. Pani Gabrysia jest bardzo, będzie zajęta tym wyrabianiem. Kładziemy jajka. Dodajemy startą cebulkę, solimy, pieprzymy, dodajemy bułkę tartą. Bułka tarta po to, żeby było bardziej się trzymało mięsko farsz, żeby nie był za luźny w kaczce, żeby gęstości, żeby nabrało mięsko. Śliwki suszone. Na koniec morele suszone.
wszystko wyrabiamy. I wszystko razem wyrabiamy i będzie gotowy farsz. Farsz można przygotowywać w inny sposób. Można dodać pieczarki, natkę pietruszki zamiast moreli i śliwek suszonych. My w tym przypadku daliśmy około 20 deko śliwek suszonych i moreli suszonych. No a do smaku bułka tarta, pieprz, sól, to do smaku jak ktoś lubi. I trzeba wyrabiać, żeby było wymieszać dobrze, żeby było dobrze wyrobione. Żeby aż od rąk. I tak, żeby odchodziło od rąk. Przyszedł czas, aby tak wyrobione mięso znalazło się w przygotowanej wcześniej kaczce. Do kaczki warto mieć kogoś do pomocy. Wiadomo, we dwójkę zawsze jest raźniej i ktoś przytrzyma, pomoże coś czy podać. I ten. Kaczki nie można nadziewać mocno, do ciasno, bo ona wtedy pęknie. Musi być kaczka luźno nafaszerowana. To jest taki farsz. Jeszcze tu dołożymy. I na koniec trzeba wykałaczkami pospinać kaczkę. Jeżeli ktoś nie chce, może zszyć sobie igłą i nićmi albo w jakiś inny sposób. Ja tu jak mam ostre wykałaczki, to sobie tak pospinam. To się akurat złamało. Teraz kładziemy kaczkę do rękawa. Rękaw jest dobry, bo wtedy się nie wysuszy. Jak będzie w rękawie, może się piec i zawsze można go pod koniec rozerwać, żeby kaczka była ładnie wypieczona. Zawiązujemy. Wkładamy do naczynia żaroodpornego i wkładamy do piekarnika nagrzanego 200-220 stopni. Pieczemy koło półtorej godziny w zależności jaka kaczka jest stara. Jeżeli kaczka jest młoda, wtedy właśnie tak półtorej godziny wystarczy. Jeżeli kaczka jest starsza, dwa razy wypierzona, to kaczka musi dłużej się piec, bo jest twardziejsza. I wkładamy do piekarnika. Jeżeli jest kaczka raz wypierzona, to znaczy jest kaczka młoda, to ona ma gdzieś tak koło 2 miesięcy, 3. Jak jest raz wypierzona, to jest młoda kaczka. Jeżeli dwa razy opierzeje, to jest kaczka starsza, jest bardziej wyrośnięta. No i wiadomo, jest starsza, tym bardziej musi się mięsko się albo gotować dłużej, albo piec. Ale kaczka jeżeli jest dwa razy wypierzona, jest lepsza. Jest ściślejsze mięsko, jest lepsze. Gdy kaczka się piecze, mamy czas na przygotowanie surówki. Teraz robimy surówkę do kaciuszki z kapusty pekińskiej. Zaczynamy kroić drobną kapustę pekińską. W kosteczkę kroimy ogórki zielone, rzodkiewkę w kostkę, wkładając to wszystko razem do miski. Rozrabiamy. Dodajemy do tego 3 łyżki oleju, 3 łyżki wody i dodajemy zioła. Po wymieszaniu wszystkich składników dodajemy do tego jogurt naturalny. Bardzo prosta jest do wykonania i będzie wszystkim smakowała. Surówka już gotowa, a my mamy czas porozmawiać o kole gospodyń wiejskich z Dębienia. Od listopada ubiegłego roku zaczęło formalnie istnieć nasze koło. Chociaż wcześniej też już coś robiliśmy dla naszych dzieciaków, bo głównie pod dzieci to nasze koło tak się trochę opiera. I przygotowaliśmy w styczniu zimowiska. Wspólnie z Sołtysem i Radą Sołecką przygotowaliśmy takie fajne ferie dla dzieciaków, takie zabawy. Nosimy też dyskotekę taką fajną. Dla dzieciaków też panie przygotowały słodkości. Dzieciaki były zachwycone. Wiosną tego roku przygotowaliśmy palmę wielkanocną z dziećmi, która uczestniczyła w konkursie gminnym.
też pięknie wyglądała. Dzieciaki też pomagały i robiły też same sobie palmy, które w niedzielę palmową dzieci szły do kościoła. Niedawno gościliśmy w naszym kole, gościliśmy seniorów na rowerach z Rybna. Przyjechała liczna grupa seniorów, przywieźli swoje też posiłki. A my kościliśmy i też przygotowaliśmy fajne potrawy i też piekliśmy z nimi kiełbaski na grillu, była karkóweczka. No i nasze potrawy tu, smalec też robiliśmy taki fajny, też pani przygotowałem wiejski, tak. Zupa. Zupkę właśnie tą, karmusz taką fajną też robiliśmy. I ciasta o słodkości właśnie. Też przygotowaliśmy. Gościliśmy się, śpiewaliśmy i grillowaliśmy. A tymczasem pieczenie naszej nadziewanej kaczki dobiegło końca. Trzeba jeszcze wykonać ostatnią czynność. A teraz zanim kaczuszkę wyjmiemy z piekarnika, wyłożymy ją na półmisek. Trzeba półmisek udekorować, żeby ładnie, apetycznie wyglądało. Do tego celu używamy sałaty. Pomóżcie mi, dziewczyny. Rozkładamy ją. Tak, ładnie. Dobrze. Poczekajcie, to trzeba rozdzielić. Rozkładamy teraz tu sałatkę i na to kładziemy kaczkę, tak? Tak, to za chwilę położymy kaczkę i potem jeszcze udekorujemy winogronami i mamy tu morele. Teraz wyciągamy kaczkę z piekarnika. Trzeba ją wyłożyć na deseczki. Nie ma widelca. Żaroodporny. Tak. Gorące. Pokładziemy na deskę. Teraz trzeba powyciągać wykałaczki. A zapach jaki ładny. I teraz kładziemy tu, czy jeszcze? Pokroimy. A na kawałeczki trzeba pokroić na mniejsze, tak? Żeby nie było potem problemu z braniem, nie? Tak. Jak będzie pokrojona, układamy wtedy na półmisko. Tak. I jeszcze druga połóweczka. Tak przygotowana kaczka jest gotowa do podawania na stół. Koła gospodyń z Dębienia życzy wszystkim smacznego. Zapach pieczonej kaczki zwabił do Dębienia, oczywiście, wójta Tomasza Węgrzynowskiego z gościem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dla odmiany jestem z panem Arturem Żyłką, który jest szefem naszego referatu inwestycji. Ta inwestycja to jest jego praca. Czym nas pani się ugości? Dzisiaj mamy kaczkę na słodko. Poproszę. I suróweczkę taką pyszną do tego. Ze specjalnym podziękowaniem przybył również sołtys Dębienia. Dzisiaj jest taka nadzwyczajna okazja, ale to nie tylko za dzisiaj, tylko za ten trud włożony wielokrotnie. Tak, że się spotykacie, że jesteście, integrujecie się, pomagacie w takich uroczystościach sołeckich. Wszyscy wspólnie, czy młodsze pokolenie, czy starsze, możemy się spotkać. Przygotowanie kaczki faszerowanej na słodko zajmuje trochę czasu, ale efekt z pewnością zachwyci wszystkich domowników. Zachęcamy do wykonania jej w domu.
I teraz będziemy przygotowywać farsz do kaczki. Wszystko przerwa. Teraz druga pani. Czy można sobie do takiego gospodarza iść i powiedzieć, poproszę raz wypierzoną albo dwa razy? To znaczy, jeżeli gospodarz będzie miał kaczki raz wypierzone, dwa razy wypierzone, można. Można. I wtedy można. Tak, zagrać młodszo, ja, tak. Tak. I chcę dwa razy wypierzone. No. No tak. Jest bardzo prosta w obsłudze i będzie na pewno każdemu smakowała. Jeszcze raz. Bardzo prosta do wykonania. Wykonania. Już? O Jezu, dzięka Bogu i partii. Kim jesteście? Od kiedy? Co to za koło śmiało? Koło gospodyń wiejskich. Koło gospodyń wiejskich w Dębieniu. No jest nic.